Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manon Troppo, czyli godzina z Jackiem. I tę godzinę z Jackiem i z Państwem spędzi ksiądz Wojciech Michał Lemański. Człowiek powszechnie znany i kapłan nietuzinkowy. Chociaż szczerze mówiąc, to rzeczywiście ostatnio, jak mi przedstawiają różni księży, to mówią, to ksiądz, ale taki niezwykły, taki nie jak każdy inny. Ja wszyscy jesteśmy niezwykli. Tak. Chciałbym kiedyś spotkać księdza, który jest taki jak każdy inny, czyli dobry. Proszę księdza, przez stulecia jednym z warunków zostania świętym było to, by kandydat przez jakiś czas był zwalczany w łonie Kościoła. Czy ksiądz jest święty? Jeszcze raz? Czy ksiądz jest święty? Z całą pewnością nie. Jeżeli patrzymy na te walory moralne, to dużo mi do tej doskonałości brakuje. Natomiast jeśli by patrzeć na ten jeden warunek, o którym pan wspomniał, to z całą pewnością w łonie Kościoła jako instytucji łatwo nie miałem, ale to nie jest według mnie stopień trudności w funkcjonowaniu wyższy niż mają kobiety przed porodem albo troszcząc się o to, żeby dziecko wyzdrowiało z jakiejś dolegliwości, mężczyźni, którzy stracili pracę, rodziny, które nie mają z czego spłacić kredytu. To są normalne, nazwijmy to, przypadłości życiowe, jakie się zdarzają. Pewnie biznesmeni mają inne przypadłości, dyplomaci inne, a księża inne. Nic nas tutaj nie predestynuje do jakiejś wyższej roli. Nie no, coś tam w świetle nauczania Kościoła coś was predestynuje do wyższej roli, dlatego to porównanie z biznesmenami, kapłanów. No tak, no akurat rzeczywiście mógłbym wymienić parę nazwisk kapłanów, którzy bardziej by pasowali do kategorii biznesmenów niż kapłanów, ale ono takie jest sobie. Ale gdzie ksiądz znajduje siły, żeby wytrzymać to całe zło, które księdza dotknęło w ostatnich latach? Ja bym tego zła nie demonizował. Ono nie jest aż tak dotkliwe, jak to dotykało Kopernika, Galileusza, a potem księdza Dolindo na przykład, już w łonie Kościoła wyraźnie. Natomiast może była jakąś szczepionką na tę moją ostatnich lat drogę w Kościele. Moja obecność w Kościele w Związku Radzieckim, gdzie przez kilka lat pełniłem posługę właściwie u schyłku Związku Sowieckiego, później trochę w Rosji, dużo więcej na Białorusi. I tam ten kościół jest bardzo zapatrzony na kościół w Polsce, jest powielokroć z kościołem w Polsce powiązany przez to, że wielu księży właśnie z Polski przyjechało, żeby tam tę posługę pełnić. Wiele wzorców, literaturę czerpią właśnie tamte wspólnoty z kościoła w Polsce. No i pewnie czerpią również te niezbyt chwalebne wzorce, też choćby to znane i niechlubne ukrywanie księży pedofilów właśnie na terenach byłego Związku Radzieckiego, gdzie ta odpowiedzialność się trochę rozmywa. Więc tam funkcjonowanie w warunkach, w których albo sam sobie postawisz wymagania i będziesz się starał im sprostać, albo też będziesz szedł po najmniejszej linii oporu, ale nikt cię nie będzie z tego powodu ani szykanował, ani nagradzał. Ale to nie trzeba jechać na Białoruś, żeby spotkać kapłanów, którzy idą po najmniejszej linii oporu. Tak, ale
w Polsce choćby, no właśnie, trudno mi jest porównywać to z innymi krajami, ale w Polsce no mamy jakąś formę, teraz jeszcze mocniejszą, ale kiedyś mieliśmy tę formę kontroli, która polegała na tym, że raz w roku spotykamy się na rekolekcjach kapłańskich, biskup przyjeżdża z wizytacją, składa się jakieś sprawozdania duszpasterskie. No, jakoś człowiek się musi sam ze sobą i ze swoją działalnością duszpasterską, pracą nad sobą, no, liczyć z tym, że ktoś temu się przygląda. Dzisiaj myślę, że jest jeszcze trudniej i łatwiej zarazem, dlatego że pojawił się czynnik, którego jeszcze 10 lat temu prawie nie było, mianowicie media społecznościowe, które sprawiają, że właściwie każdy parafianin, parafianka albo też osoba zamieszkująca na terenie czy przejeżdżająca mimo może napisać: spotkałem księdza Obiboka, albo spotkałem chama w sutannie, albo spotkałem księdza, który miał dla mnie czas, mimo że nie należy do tej parafii. To wszystko sprawia, że takie z jednej strony indywidua, których trzeba by się wstydzić, a kiedyś po prostu przechodziło się obok nich, nie zaczepiając. Dzisiaj oni wychodzą na pierwsze stronicy gazet. Myślę, że to, co się działo no, przy okazji kolejnych świąt, kiedy dziennikarze no, z mędrca szkiełkiem i okiem szukali kogoś, kto będzie wystawał w którąkolwiek stronę, ale że będzie inny. I to wcale nie było takie łatwe. No, można było oczywiście jechać do Krakowa i tam na pewno arcybiskup nie zawiedzie, ale ogólnie rzecz biorąc, to nie jest takie proste, żeby powiedzieć wszyscy, albo połowa, albo przeważająca część. To są raczej, według mnie, może się mylę, ale to są pojedyncze przypadki. I myślę, że potwierdzeniem tego, że takie bardzo pozytywne i bardzo negatywne przykłady postaw no, znaczących, zauważalnych, nie przechodzą dziś bez echa właśnie z powodu tych mediów społecznościowych. To znaczy, ja widziałem na przykład zdjęcia z Niedzieli Palmowej w wielu mediach społecznościowych, kiedy fotografowano ludzi stojących przed kościołami, no bo trudno było znaleźć no, dowód na to, że nie są zachowywane te standardy, bo w drzwiach wisiała duża tablica, że w tym kościele może być 32 czy 35 osób, a przed kościołem stało kolejnych tyle, ale w takim fajnym, realistycznym układzie, że stoją parami małżonkowie, że stoi rodzina w jednym miejscu. Już nawet nie było się do czego przyczepić, a jednak podpisy były pod takimi zdjęciami, o właśnie jak zachowują w kościołach rygory sanitarne. Ja myślę, że gdyby tam był tłum, tak jak to było na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej u arcybiskupa Jędraszewskiego, no to te zdjęcia byłyby o wiele bardziej dostępne. Szukamy dziury w całym i jest tych dziur naprawdę wiele, ale to nie jest tak, że mamy do czynienia z przetakiem czy z sitem, tylko raczej no, z nadwątloną tkaniną, w której tych dziurek nie brakuje. Nie miał ksiądz nigdy pokusy, żeby opuścić kościół? Nie miałem takiej pokusy. Nawet po dwóch wyrokach kongregacji watykańskich? Z tymi wyrokami kongregacji watykańskiej to było coś przedziwnego dla mnie. Może to pana redaktora zdziwi, ale ja właściwie od początku, wchodząc na tę drogę, nazwijmy to prawną, sądową, kanoniczną, w moim sporze z biskupem, a właściwie z kurią warszawsko-praską, ja byłem absolutnie przekonany, że to jest formalność, że to się w ciągu najbliższych tygodni, najbliższych miesięcy pozytywnie skończy, bo tam nie ma się
czego tak naprawdę w mojej postawie przyczepić na tyle, żeby można było uzasadnić sankcje. Tym bardziej, że to chodziło o sankcje potem, jak się okazało, no najwyższej próby. Otóż ja doświadczałem na swojej skórze czegoś, o czym pan redaktor pewnie, będąc korespondentem, słyszał, widział na miejscu. Ja nie miałem takiej wiedzy i dla mnie na przykład zaskoczeniem był list od kardynała, szefa kongregacji do spraw duchowieństwa, w którym on pisze, że odrzucona została moja prośba, petycja, apelacja, ponieważ nie wpłynęła w odpowiednim terminie. I ja odpisuję, że kardynał się myli, bo złożyłem pismo na 2 tygodnie przed terminem, mam potwierdzenie z nuncjatury apostolskiej i nie ma na to pismo żadnej odpowiedzi, chociaż kardynał, który tak jednoznacznie odrzucił moją apelację, no dodał jeszcze kilka słów komentarza, no ja bym to powiedział, dalece niemerytorycznego, a emocjonalnego, który zabolał, no, a okazało się, że zupełnie nie miał racji. Nie zdziwiłbym się, gdyby to napisał jakiś sekretarz albo podsekretarz, natomiast jak pisze to szef kongregacji, no to człowiek mówi, to jak ten kościół tam w Watykanie wygląda, skoro oni takich rzeczy prostych, zwyczajnych nie potrafią rozstrzygnąć. No ale w Watykanie w dalszym ciągu działa polskie lobby i muszę powiedzieć, że to było zjawisko i prawdopodobnie w dalszym ciągu jest niezwykle złowrogie i groźne. Głównie dlatego, że dostarcza kongregacjom i ich sekretarzom i prefektom fałszywe informacje. Czy sądzi ksiądz, że tutaj życzliwość paru kapłanów z Polski, którzy pracują w kurii, mogła mieć wpływ na te decyzje? Z całą pewnością. Ja nie mam wątpliwości. Pamiętam komentarze takiego znanego polskiego kanonisty, który sygnował swoim nazwiskiem komentarze do... Nie chce ksiądz nazwiska. Nie, no chodzi o księdza Majera, no krakowskiego księdza, który w przypadku... Jego wiedza jest ogromna i doświadczenie jako kanonisty jest ogromne. Ja bardzo cenię sobie tę pozycję, którą pod egidą episkopatu on wydał, bo wydał kodeks prawa kanonicznego Jana Pawła II z komentarzami. Bardzo to jest przydatne, zwłaszcza dla ludzi, którzy no, wpadną w te tryby i nie bardzo wiedzą, co z tym robić. Natomiast bardzo mi zabolało to, że on komentował te decyzje cząstkowe i to komentował je tak, jakby znał sprawę, a przecież nie rozmawiał ze mną nigdy, kiedy zadzwoniłem do niego i spytałem, dlaczego tak mówi. No bo mówi, no bo pytano mnie o to, więc powiedziałem, no ale przecież jest to, to, to i to. Tak, ma ksiądz rację, jest to, to, to i to, o tym nie powiedziałem. Więc no, to są takie sytuacje, w których nie jest dobrze być osamotnionym, dobrze jest mieć kogoś, kto... Miał ksiądz kogoś? Nie, nie miałem. Natomiast ja, tak jak powiedziałem panu redaktorowi, będąc na wschodzie, nauczyłem się, jak to się mówi, szukać samemu. Pamiętam moje spotkanie z arcybiskupem Kondrusiewiczem, który przyjechał na pierwszą wizytację po odzyskaniu kościoła w tej miejscowości, przyjechał na tę wizytację, a ja byłem księdzem, który miał za sobą 3,5 roku kapłaństwa w 2 parafiach, w jednej wiejskiej, później w podwarszawskiej. I ja sobie na to spotkanie, które miało się odbyć 6 grudnia, przygotowałem kilkadziesiąt pytań do arcybiskupa, żeby on mi pomógł się w tej sytuacji jakoś tam odnaleźć. No i pamiętam, arcybiskup przyjechał,
sprawował liturgię, a potem usiedliśmy przy stole. Ja mówię: księże arcybiskupie, mam tutaj tyle pytań, chciałem... A on mówi: chłopak, ja mam tyle ważnych spraw, ty sam musisz szukać rozwiązania. I to było niesamowite, bo z jednej strony to było zaufanie tego hierarchy, że skoro cię tu postawiłem, to jestem spokojny, że sobie poradzisz. A z drugiej strony, no takie ukierunkowanie, ty nie masz się trzymać czyjejś spódnicy, tylko po prostu szukać tych rozwiązań. I ja ich szukałem, no na przykład w kodeksie prawa kanonicznego albo w komentarzach do tego kodeksu. Nigdy mnie to nie interesowało wcześniej, a potem się okazało, że to są proste dosyć sprawy, w których kuria bazowała na ignorancji księdza i myślała, że no zastraszymy go i co, musi ustąpić. No, tam pamiętam takiego redaktora księdza Zielińskiego, który publicznie mówił: no jakby Lemański poszedł do arcybiskupa i go poprosił, to jestem przekonany, że arcybiskup by znalazł dla niego jakąś tam parafię, którą by mu powierzył. No, takie było sugerowanie, że my tu wiemy, jak tę sprawę rozstrzygnąć, a on nie ma szans. Pamiętam, jak rozmawiałem z arcybiskupem Hozerem, przepraszam, że jeszcze dokończę, ale z arcybiskupem Hozerem w cztery oczy i w pewnym momencie sekretarz przyniósł telefon i arcybiskup zaczął rozmawiać po włosku z jakimś, no właśnie szefem kongregacji. No i myślę, że chciał pokazać, że ty już jesteś tu przegrany, ty możesz tu mówić co chcesz, a ja tutaj... Podniosę słuchawkę. Tak, no okazało się, że... Dobrze, ale dlaczego księdza to wszystko dziwi? Znaczy to jakby jest konstans, jeżeli zna ksiądz historię Kościoła, no to właściwie to tak się dzieje od zawsze chyba, prawda? No nie od zawsze. Nie, no, chyba. Ja myślę, że no... No piękna sprawa na przykład tego księdza Dolindo, który z jednej strony miał po swojej stronie papieża, a z drugiej strony święta inkwizycja robiła z nim właściwie wszystko, co chciała. No i dzisiaj mówimy, i to nie mówią tego ludzie spoza kościoła, tylko przedstawiciele kościoła, że ten Dolindo to jest jednak przykład z jednej strony nieugiętości i trwałości w łonie Kościoła, a z drugiej strony, tego się już nie mówi głośno, że ten Kościół w przypadku księdza Dolindo popełnił całą masę kardynalnych błędów, traktując tego człowieka jak mięso armatnie. Otóż ja, może nie to, że mam grubą skórę, ale jestem człowiekiem dosyć prostolinijnym i pomyślałem sobie, to nie są aż takie dolegliwości, których bym nie był w stanie znieść. Może ktoś inny na moim miejscu rzuciłby to wszystko. Dla mnie moje miejsce w Kościele jest o wiele więcej warte niż zmieniający się szefowie kongregacji nauki wiary czy sygnatury apostolskiej. Jednym tchem wymienia się księdza razem z księdzem Adamem Bonieckim. Czy jest on w jakimś mierze dla księdza wzorem, mistrzem? Czy... No więc jeśli by porównywać, dla mnie on jest mistrzem. Dla mnie też. Ja czuję się uczniem, może nie, nawet nie uczniem, tylko tym, który chętnie słucha czytania edytoriali. No to jest uczta dla skołatanego człowieka. No właśnie, parę dni temu ksiądz Bonicki napisał w tygodniku, recenzując książkę Iwa Kongara: chodzi o to, by kwestionując coś w Kościele, nie kwestionować samego Kościoła. A jednak, znając historię Kościoła i znając historię powtarzających się niesprawiedliwości, a zwłaszcza znając historię Kościoła polskiego, wiedząc, że na przykład Targowica to był prymas biskupi i paru bardzo religijnych magnatów, no to też jakby to, co dzisiaj się w polskim Kościele dzieje, nie powinno jakoś specjalnie dziwić, wstrząsać, bo to jest jakiś konstans w Kościele. Nie kwestionować Kościoła. Bo to jest wyzwanie rzucenie Bogu. Ja pamiętam jeden z wielu wywiadów, może mniej wywiadów, to były spotkania z księdzem Adamem w Polin, w tej wielkiej auli, zawsze wypełnionej. I pamiętam jeszcze takie spotkanie długo przed pandemią, kiedy tłum ludzi stał w kolejce przed Polin i wszyscy usłyszeli, że niestety
strażacy nie wpuszczą ani jednej więcej osoby, ponieważ przepisy są takie, a nie inne. I to jeszcze było przed pandemią. Ale pamiętam, że jednym z tych kryształów, nie wiem, skarbów, które ksiądz Adam w kościele dostrzega, to jest to, że on może każdego tygodnia w kościele świętego Floriana zasiadać w konfesjonale i że są ludzie, którzy przychodzą i chcą skorzystać z jego posługi spowiednika. On nie mówi o swoich książkach, nie mówi o swojej pracy w Osservatore Romano, nie mówi o swoich kontaktach. Ja mogę coś opowiedzieć, bo obserwowałem to z bliska i nabrałem przekonania, że mam do czynienia ze świętym człowiekiem. Dobroć, która z niego emanuje wszystkim i to, co ksiądz powiedział, słowo, które wydaje mi się być kluczem do kapłaństwa, prostolinijność. Ale to jest człowiek, który tak samo rozmawia. Wybitny intelektualista i prostolinijność w stosunkach z ludźmi. No, to jest syn przedwojennych ziemian, ale jednocześnie to jest człowiek, który w taki sam sposób, ale jestem prawie tego pewien, w taki sam sposób rozmawia z kardynałem Dziwiszem jak z Nergalem. To znaczy dla niego te osoby są takimi samymi osobami, po prostu. To są osoby, z którymi warto się... Co do rozmów z kardynałem Dziwiszem, to sobie ręki nie dam uciąć, dlatego że zarówno ksiądz biskup Pieronek, jak i ksiądz Adam Boniecki przez ostatnie 12 lat życia Jana Pawła II, dwaj najbliżsi mu w Polsce, najbliżsi Karolowi Wojtyle ludzie, nie zostali do niego dopuszczeni przez księdza Dziwisza. No, dla księdza tak, Dziwisza ale ja pamiętam mszę świętą. Czerwoną płachtą na byka. Pamiętam mszę świętą z okazji urodzin księdza Adama, którą koncelebrował z kardynałem Dziwiszem. Razem żeśmy zresztą tę mszę w jakiś sposób koncelebrowali. Pamiętam opowieści księdza Adama o mszach, które koncelebrował z redemptorystami w Toruniu. To nie znaczy, że akceptujemy pewne zachowania, postawy, nadużycia, ale przy ołtarzu jesteśmy razem, a jak mnie człowiek spotyka na ulicy, to dla mnie to jest człowiek przysłany przez Boga. No, nieraz nam brakuje cierpliwości do tych spotkań. To jest właśnie to, co on zawsze powtarza właśnie. Tak. No więc... No dobrze. Musimy przejść do szybkich pytań i szybkich odpowiedzi, bo nas czas troszeczkę goni. Proszę księdza, czy w Polsce kiedyś będzie jakoś w stosunkowo bliskiej perspektywie rządzić chadecja? To wydaje się niezwykle logiczne, że w kraju takim jak Polska partią dominującą powinna być chadecja. Otwarta, nowoczesna, proeuropejska chadecja, a tymczasem rządzi jakaś dość podejrzanej konduity endecja. I czy w związku z tym ruch 2050 Szymona Hałowni to jest właśnie ta partia, która, z której wyrośnie chadecja i która na lata zdominuje polską politykę? Powiem szczerze, że chciałbym, żeby tak było, ale nie wierzę, że tak będzie. Do tego rodzaju rozwiązań dorasta się pokoleniami, a w naszym pokoleniu i w takiej wyobrażalnej przyszłości i w pamiętanej przeszłości nie widać, żebyśmy w tym kierunku jakoś potrafili zgromadzić ludzi, którzy mogliby jedno mówić i o jedno się starać. Wydaje mi się, że choć mówię, każdą z sił opozycyjnych szanuję, bo uważam, że najsłabsza siła opozycyjna jest lepsza niż te siły, które dzisiaj składają się na rządzącą. Ale te, które składają się na rządzącą, mają usta pełne katolicyzmu, obrony wiary. Ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że odsunięcie tej Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi jej nadużyciami, które są tak jawne i tak wołające, chyba nawet można powiedzieć o pomstę do nieba, jest chyba warunkiem podstawowym. Natomiast gdyby to się udało,
koalicji polskiej, gdyby to się udało, Polsce 2050, gdyby to się udało, Platformie, gdyby to się udało, Lewicy, gdyby to się udało nawet samemu Zandbergowi, to uważam, że to już byłaby wartość. Natomiast jak widzimy, nawet mając tak szczytny cel, jak ratowanie Polski przed rządzącymi, te siły nie potrafią chyba nawet życzliwie o sobie milczeć. I myślę, że ta nieskrywana niechęć jednych do drugich po stronie opozycji, co pewien czas ujawniająca się, źle rokuje. Może musi się jeszcze coś gorszego wydarzyć, żeby sobie uświadomili, że tylko w jedności siła, ale choć mówię, bardzo dobrze, znaczy życzę wszystkim tym siłom opozycyjnym, to wydaje mi się, że jednak Polska 2050 jest taką efemerydą, która za jakiś czas nas wszystkich rozczaruje. Myślę, że nawet gdyby przyszło do formowania list wyborczych, bo taka perspektywa jednak się pojawi, to nagle się okaże, że na wszystkich tych listach nie może być Szymon Hołownia, a jeśli nie ma Szymona Hołowni, to wszyscy pozostali są nam ludźmi albo mało znanymi, albo tak jak to się dzieje w niektórych komórkach terenowych tego ruchu, to są ludzie, którzy się tam pojawili dosyć przypadkowo, przykleili się najpierw do jednej, do drugiej, do trzeciej formacji, są między sobą też wzajemnie skłóceni, sfrustrowani, coś tam ktoś odchodzi, ktoś wraca. No, obawiam się, że pracy organicznej tam nie ma. Mówią dziennikarze, że ten ruch jest takim ruchem codziennych konferencji prasowych lidera i ewentualnie szefa partii, który też się co pewien czas, rzadziej na szczęście, wypowiada. To teraz proszę powiedzieć, jaka jest księdza opinia. Czy to PiS ma zły wpływ na episkopat i generalnie na polski kościół, czy to polski kościół ma zły wpływ na PiS? No to jest związek dwóch złych wpływów. Myślę, że... Kto kogo demoralizuje w tym tandemie, której przecież idzie znaczy, razem. No tutaj mamy do czynienia z ewidentnym sojuszem, prawda? Pan redaktor powiedział... A nawet z koalicją, jak niektórzy mówią. To znaczy, może ja... No nie chcę być bardzo złośliwy, ale to jest... Ale bardzo proszę. To jest koalicja dwóch zer, to znaczy obie te składowe tej koalicji właściwie nic do niej nie wnoszą. To znaczy ja mówię o episkopacie i o partii rządzącej, nie mówię o Kościele, bo uważam, że Kościół i episkopat to nie jest to samo i trzeba o tym pamiętać. Myślę, że o ile episkopatowi w obecnym kształcie i w obecnych formach jego funkcjonowania możemy wiele zarzucać, albo też mieć żal, że jest wielkim milczącym, nieistniejącym wobec problemów, wobec których powinien no właśnie jako episkopat zajmować głos. Myślę, że takim bardzo wyraźnym tego oczekującym był świętej pamięci biskup Pieronek, który mówi, że dlaczego biskupi nie robią tego, dlaczego nie zareagują na to i na tamto. Ale zareagowali. Wczoraj po raz pierwszy wyraził episkopat niepokój moralny z powodu zawartości szczepionek AstraZeneca i Johnson & Johnson. Żaden niepokój moralny w związku z tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje z sądownictwem, co się dzieje z policją polską, jakby nie, no na szczęście, nie spowodowało wzniesienia brwi episkopatu. Tak, ale panie redaktorze, trzeba przyznać, że jakkolwiek biskup Wróbel prezentował ten dokument, to jednak biskup Wróbel nie jest całym episkopatem. Na szczęście na tej konferencji nie było przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza konferencji Episkopatu Polski, a mogli być i mogli swoim autorytetem albo tym, co z tego autorytetu zostaje, ten głos biskupa szefa Komisji do Spraw Bioetycznych Episkopatu potwierdzić.
Pamięta pan na pewno, bo to był początek między innymi tej mojej, tego mojego konfliktu. Pamięta pan wypowiedzi tej komisji jeszcze pod przewodnictwem arcybiskupa Hozera na temat in vitro. Dzisiaj widzimy i cieszymy się, ja się cieszę, mam nadzieję, że pan redaktor również, z tych setek dzieci, które się dzięki tej metodzie w naszym kraju ponad 1000 pojawi... na samej Warszawie. No więc rewelacja. No i jednak samorządy nie posłuchały Komisji Bioetycznej Episkopatu i mimo, że rząd wycofał możliwość dofinansowania tej metody, to jednak wiele samorządów się na taki krok zdecydowało i chwała im za to i cieszymy się, że jest nas odrobinę więcej niż by było bez tej metody, bo inne metody okazały się być nieskuteczne, tak? No tak, większość episkopatów, proszę księdza, polskiego oczywiście, zalicza się do tak zwanego nurtu konserwatywnego. Czy mógłby ksiądz powiedzieć, co ci biskupi chcieliby zakonserwować? Ja myślę, że chcieliby zakonserwować ten kształt Kościoła, do którego oni się przyzwyczaili i który ich ukształtował. To jest kształt Kościoła z czasów Jana Pawła II, Kościoła, w którym pozycja biskupów jest absolutnie niepodważalna i niezagrożona. Podobnie zresztą jak pozycja większości duchownych, trzeba byłoby, nie wiem co zrobić, żeby być nacenzurowanym w takiej sytuacji. Otóż ten Kościół odchodzi w przeszłość na naszych oczach. Biskupi nie są w stanie tego zaakceptować. Ogromna większość biskupów, ale to nie dotyczy tylko Polski. Mamy świadomość, że ta droga synodalna w Niemczech, mimo że uczestniczą w niej wszyscy biskupi należący do episkopatu niemieckiego, to wielu z nich z tych posiedzeń wychodzi z kwaśnymi minami. Oni w Niemczech uczą się słuchać świeckich, a u nas nawet nie próbują tego robić. A więc przed nami jeszcze ogromna droga. No, to jest jeden z tych elementów, który by wskazywał, że jeśli się zgodzą, żeby te przemiany w Kościele poszły w jakimkolwiek kierunku, no to tę pozycję nietykalnych autorytetów ustanowionych przez episkopat, przez rząd, przez no nie wiem kogo, utracą, już tracą. Kilka dni temu zmarł słynny teolog Hans Küng, który krytykował, który zarzucał Janowi Pawłowi II, że zahamował proces odnowy Kościoła rozpoczęty na Soborze Watykańskim II. Czy ksiądz też tak uważa? Ja bym może nie był aż tak krytyczny wobec Jana Pawła II, dlatego że mamy świadomość tego, że Jan XXIII rozpoczął taki proces w Kościele, którego chyba nikt w tym Kościele poza wybitnymi jednostkami się nie spodziewał. Co więcej, bardzo wielu hierarchów, ale nie tylko hierarchów, takich zwykłych, szeregowych, wiernych, liczyło na to, że następca Jana XXIII jednak tego procesu nie będzie kontynuował, że raczej go wyciszy, uspokoi. Okazało się, że Paweł VI był wytrwały w tych działaniach. I potem ten Jan Paweł II, jak gdyby ten Kościół poruszył jednak, zaczął robić, nie powiem, że masowy Kościół, ale zaczął się z tym Kościołem spotykać. Co prawda mniej go słuchał, a bardziej do niego przemawiał, ale przemawiał językiem, który przedtem w Kościele był niespotykany. Jednak to był krok w dobrym kierunku. Nie wiem, czy wtedy można było zrobić jeszcze kilka kroków do przodu. Ja myślę, że to było jak gdyby przygotowanie na Franciszka. Myślę, że gdyby się zamiast
zamiast Jana Pawła II pojawił ktoś pokroju Franciszka, no to by go otruli. Przepraszam, że tak powiem, to już zbyt daleko by poszło za jednego pokolenia. To jednak są procesy, które wymagają no takiej również no i dziejowej gotowości na przyjęcie zmian. No. Notabene nakręciłem film o naukach papieża Franciszka, dwuodcinkowy, z którego dość jasno wynikało, że przynajmniej on był nakręcony kilka lat temu, nie wiem, 4 lata temu prawdopodobnie, że do tamtego czasu papież Franciszek nie powiedział właściwie nic, czego by wcześniej nie powiedział Jan Paweł II. No właśnie. I co jakby umknęło opinii publicznej, a w ustach papieża Franciszka jawiło się jako rewolucyjne. A papież Jan Paweł II wielokrotnie podobne tezy prezentował i nic z tego nie wynikło. No, coś wynikło, to znaczy to były kroki w dobrym kierunku. My, wtedy oceniając, myślę, że bardzo wielu ludzi, mówię o środowiskach żydowskich, o środowiskach ludzi niewierzących, o środowiskach naukowców, ludzi kultury, oceniali pontyfikat, trwający pontyfikat Jana Pawła II jako dziejowy, przełomowy, niezwykły. A my dzisiaj z perspektywy tych kilkudziesięciu lat, które nas dzielą od tamtego, no, tych 20 lat, no, tak powiedzmy, dzielą od tamtego pontyfikatu, mamy wymagania, których wtedy nie było. Nie artykułowano tych wymagań wtedy. Aż tak. No mówię o tym, że gdybyśmy my wtedy mieli nasze głowy dzisiejsze i mieli możliwość zaprezentowania naszych poglądów, to pewnie byśmy papieżowi Janowi Pawłowi II zadali na stadionach czy przy okazji spotkań w Castel Gandolfo pytania dotyczące właśnie pedofilii, dotyczące biskupów ukrywających, dotyczące dialogu ze światem, dotyczące nowych technik medycznych. To wszystko byśmy pewnie dzisiaj powiedzieli. Wtedy to były głosy naprawdę jednostek. No tak, tak. Ja do tych jednostek należałem. Cieszymy się. Tutaj chciałem księdzu dać na pamiątkę książkę, którą napisałem o ostatnich dniach Jana Pawła II. Tam sporo można o tym się dowiedzieć. Papież już nie umrze, ale teraz jest taka moda, żeby bardzo atakować Jana Pawła II właśnie z perspektywy dzisiejszej naszej wiedzy, obalać pomniki, etc. Niektóre pomniki obalić trzeba. Niektóre warto obalić, tak, tak. Ale... No, jeżeli ja obrywałem po nosie, no to zapisanie tego, że działalność otoczenia najbliższego papieża bardzo się niekorzystnie odbije na tej olbrzymiej figurze w historii Kościoła i nie tylko Kościoła, bo jednak jego wpływ na różne zjawiska społeczne i polityczne był ogromny w tej epoce. No i poza tym to był pontyfikat z wielu względów przełomowy. Jego msza była drugą transmisją w Nowym Jorku, była drugą transmisją nadawaną przez satelitę w systemie World Vision, także można było ją oglądać na świecie po olimpiadzie. Wcześniej tego nie było i nagle się Jan Paweł II, ten nowy papież, pojawił w zupełnie nowej erze technologicznej z możliwością dotarcia, ale powiedziałbym jeszcze coś innego. Nie wiem, czy ksiądz się z tym zgodzi. Każdy papież właściwie obejmując tron Piotrowy stoi przed wyborem, czy zostać monarchą dość operatkowego państewka o powierzchni 0,44 km2, czy zostać apostołem. Mnie się wydaje, że Jan Paweł II dokonał dość jednoznacznego wyboru, zdecydował się zostać apostołem, a to oznaczało scedować zajmowanie się sprawami doczesnymi, finansowymi, administracyjnymi państwa watykańskiego, kurii, dykasterii, diecezji rozsianych na całym świecie na inne osoby. I te inne osoby były dobrane bardzo źle. Panie redaktorze, ja myślę, że pewnie trafnie pan to ocenił i scharakteryzował, natomiast ja myślę, że gdyby ten wybór padł no, na tę drugą opcję i byłby to monarcha tego miniaturowego państwa, to też jednoosobowo nie da się takim imperium, bo nie mówimy o tym obszarze, tylko mówimy o,
o tych miliardach ludzi, którzy się z tym Kościołem w jakiś sposób utożsamiają w ten czy inny. I odpowiedzialność jakiegokolwiek papieża za hierarchę, czy też za występki duchownego na drugim krańcu świata, no, organizacyjnie jest jednoznaczna, natomiast technicznie jest nie do wyegzekwowania. Przepięknie powiedział to Franciszek, kiedy ufając tym mechanizmom, które okazują się być zawodne, popełnił błąd, jeżeli chodzi o Kościół w Chile i przyznał się, że zaufał ludziom, bo sam nie był w stanie przecież do tego Kościoła pojechać i każdej z tych spraw oddzielnie zbadać, zaufał i ci ludzie go zawiedli. I on przeprasza, bo zaufał tym, którzy okazali się być niegodni zaufania. Ale to nie dotyczy tylko tego aparatu, który sobie dobieramy. No przecież papież nie wybiera wszystkich nuncjuszów, choć podpisuje dekrety o ich wysłaniu do tego czy innego kraju. Ale pamięta pan na pewno polską posłankę, która pojechała tam z osobą, która no, kreowała się jako przedstawiciel osób wykorzystywanych w Kościele i ten papież zachował się w sposób nadzwyczajny, całując w rękę tego człowieka, a potem się okazało, że ten człowiek no, jest dalece nietransparentny i jego historia jest być może nie w całości, ale konfabulowana. Otóż można się pomylić i myślę, że papież wolałby się mylić w taki sposób, że uszanuje kogoś, kto na to nie zasłużył, niż że no, zaufa komuś, kto tego zaufania nie jest godny. No przecież to nie jest taka prosta sprawa, żebyśmy mieli jakiś miernik, czujnik, który by nam mówił, z tym człowiekiem lepiej się nie spotykaj, jego nie stawiaj jako swojego doradcy, bo ci źle doradzi. No. A, tak, to prawda. A sam ksiądz kiedyś właściwie powiedział, że Jan Paweł był wielką postacią, ale popełnił błąd przy nominacjach biskupich w Polsce i wymienił ksiądz wtedy nazwiska nuncjusza Wesołowskiego, biskupa poznańskiego Peca i arcybiskupa Hozera. Ja sobie wyrobiłem przekonanie, będąc dość bliskim obserwatorem spraw watykańskich, że papież te sprawy sedował. Znaczy generalnie rzecz biorąc, papież musi, nie musi oczywiście, ale praktyka jest taka, że akceptuje jedną z trzech osób. Przedstawia się zawsze triadę, prawda, papieżowi do wyboru na stanowisko biskupa. Te trzy osoby są desygnowane przez konferencję episkopatu, konferencję biskupów i kontrasygnowane w porozumieniu z nuncjuszem. Myśmy tu mieli najpierw nuncjusza Kowalczyka, potem nuncjusza Migliore, którzy byli no, niezwykle związani z tym, co się nazywa, jakby to powiedzieć, ośrodkiem równoległej władzy w kurii rzymskiej, z którą walczył najpierw Benedykt XVI, potem do dzisiaj walczy papież Franciszek. Innymi słowy, ja bym nie przypisywał winy za nominację papieżowi Janowi Pawłowi II, dlatego że kto inny de facto decydował o tych nominacjach. Panie redaktorze, przepraszam, że wejdę w zdanie. Bardzo proszę. Ja mówię o odpowiedzialności za tę nominację jeszcze głębszej. To znaczy ja uważam, że myślę, że te sygnały do papieża docierały, że to jest kwestia kardynała Sodano. A ja myślę, że dużo kardynała Sodano, tam który jak gdyby... Było ich dwóch. Był Dziwisz i był Sodano. No tak, i ale oni decydowali ale, de facto o wszystkim, no dobrze, zwłaszcza ale, po 96 roku, kiedy papież miał pierwsze objawy Parkinsona. Ale pamiętajmy, no ale przecież kardynał Sodano nie pojawił się w czasie, kiedy papież był chory, tylko wcześniej znacznie. I te sygnały ze świata na temat kardynała Sodano na pewno do papieża musiały docierać, bo docierały od episkopatów, nie one nie docierały od szeregowych wiernych. No tak. Otóż kardynał Sodano
i na przykład nasz nuncjusz Miliore, to była jedna ręka i mamy dzisiaj świadomość, publikacje na ten temat ukazywały się w ostatnim czasie również w języku polskim, jak ten kardynał Sodano właściwie w każdej z tych kompromitujących papieża Jana Pawła II spraw toczących się w tym okresie, kiedy papież no, właściwie powinien podejmować decyzję, jak on się za tymi sprawami ukrywał, jak się okazywało, że to były również jego ruchy. Nasza sprawa arcybiskupa Peca i kardynał Sodano to przecież jest ta sama stronica odwiedziny kardynała Sodano w Łomży i u arcybiskupa Peca. Nikt nie powie, że to wtedy sekretarz papieża, czyli biskup Dziwisz, ale właśnie kardynał Sodano tę sprawę arcybiskupa Peca i myślę, że również księdza de Gollado nie tylko znał, ale jednoznacznie je tuszował i też. Tak, oczywiście. No, związki Angelo Sodano z Południową Ameryką są bardzo znane i papież no, raz jedyny się wściekł, autentycznie się wściekł na Sodano, kiedy Sodano, nie mówiąc, nie informując, wyprowadził papieża na balkon w Casa Rosada w Santiago del Chile, gdzie razem z Pinochetem, tak jest. Czego papież chciał za wszelką cenę uniknąć, a Sodano i Pinochet, jak to powiedzieć, ale byli w głębokiej przyjaźni. Wyobraźmy sobie, panie redaktorze, że chwilę po tym wyjściu na balkon papież ze względu na stan zdrowia kardynała Sodano odsuwa. Nie odsunął. Nie odsunął. No więc ja mówię o tej odpowiedzialności. Papież Franciszek nie waha się podejmować tego rodzaju decyzji w stosunku do arcybiskupów, w stosunku do biskupów, w stosunku do kardynałów. No i tutaj miałbym obiekcję, ponieważ papież Franciszek zachował się przykładnie w stosunku do biskupów chilijskich, którzy też się zachowali na tyle przykładnie, że wszyscy się podali do dymisji. W którymś momencie papież 8 z tych dymisji przyjął na 32 biskupów, prawda? Papież zdymisjonował w wielu różnych krajach różnych biskupów i zajmował niejednoznaczne stanowisko w sprawach, nie wiem, angażowania się różnych hierarchów w politykę czy w jakieś podejrzane afery. Natomiast tutaj dopiero ostatnio pojawiło się kilka dość emblematycznych, ale jednak mało istotnych decyzji personalnych. Papież milczy na temat polskiego kościoła, który de facto jest kościołem narodowym, a nie kościołem powszechnym, nie? Panie redaktorze, różnica, ciągle to jest przywodzone przez wielu publicystów, różnica między kościołem w Chile i sytuacją kościoła w Chile i sytuacją kościoła w Polsce jest ogromna z tego choćby powodu, że ja uważam, że biskupi chilijscy są bardzo podobni do biskupów w Polsce i z tym, co mają za uszami, i z ich mentalnością, i z ich emocjonalnością, psychiką. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że ci biskupi podjęli decyzję o podaniu się do, oddaniu się do dyspozycji papieża nie w obliczu tego, co papież mówił, tylko w obliczu ogromnych demonstracji w diecezjach, których nawet policja nie była w stanie powstrzymać. No nie we wszystkich, ale tak. To no były... Więc ja uważam, że niech pan znajdzie mi coś podobnego w polskim kościele. List napisany przez kilkadziesiąt... Polscy bierni są bierniejsi od chilijskich? Oczywiście, jeszcze raz. Z czego to wypływa? Obawiam się, że dobrą ilustracją tego, jak wygląda sytuacja kościoła w Polsce, jest na przykład ten tłum ludzi zgromadzonych w Kalwarii Zebrzydowskiej i słuchających arcybiskupa Jędraszewskiego. Po tym wszystkim, co powiedział do tej pory, po tym wszystkim, jak się zachowywał, po tych wszystkich jego decyzjach i zaniedbaniach, zaniechaniach, a jednak może to chodzi o to, że Kościół w Polsce w ogromnej swojej części to jest Kościół, któremu zależy na tym, żeby się można było spotkać na niedzielnej Eucharystii, żeby można było pójść z pielgrzymką na Jasną Górę, żeby można było pójść z procesją na Boże Ciało,
żeby nasze dzieci zostały ochrzczone i przygotowane do pierwszej komunii. I to jest kościół, w którym może... Faryzejski? Nie, daleko jestem od tego rodzaju inwektyw w stosunku do wiernych kościoła. Ja bym powiedział, że ci wierni kościoła mają taką zasadę, to nie jest najlepszy biskup. Nieraz się z nim nie zgadzam, ale jeszcze 3-4 lata i tego biskupa nie będzie, przyjdzie następny na jego miejsce. To jest nominat papieża Franciszka. I tak, i nie. To znaczy trudno jest jednemu czy drugiemu arcybiskupowi przypisać, mówię o tych, którzy dzisiaj funkcjonują w tym kościele, przypisać przestępstwa czy zbrodnie, za które można byłoby tego człowieka odwołać z tego urzędu. Ja wiem, że wypowiedzi arcybiskupa Jędraszewskiego, jedna, druga, trzecia czy dziesiąta, budzą niesmak u wielu, ale myślę, że jego posługa w kościele krakowskim, taka liturgiczna posługa, taka posługa biskupia, czyli konsekrowanie księży, sprawowanie Eucharystii, otwieranie kolejnych kościołów, to tej posłudze trudno jest cokolwiek zarzucić. Ja myślę, że już większą zbrodnię popełnił. To nie jest bardziej faryzejskie niż faryzeusz sami? To znaczy wszystkie względy formalne wypełniamy i jesteśmy szalenie... Panie redaktorze, pan patrzy na to z takiej perspektywy Warszawy, a ci ludzie, którzy chodzą do tego kościoła pod krakowskich jednej czy drugiej miejscowości, na Smykowie, w Krzyżanowicach, w Bochni, oni tam chodzą od maleńkiego, jakich rodzice prowadzili za rękę. Tak, składają ręce, modlą się, śpiewają hymny, a potem wracają, są złymi ludźmi często. Nie są złymi ludźmi. Ja myślę, że są ludźmi, którzy pracują nad sobą. To jest w ogóle według mnie ogromnie krzywdząca ocena, jeżeli chodzi o wiernych kościoła w Polsce, bo na przykład mamy taką charakterystykę, która... No nie jest odnajdywana w innych kościołach. Dzisiaj ona jest troszeczkę w zaniku z racji na pandemię, ale proszę zwrócić uwagę, że nie ma na świecie, może są, nie znam aż tak świata, ale nie ma takich kościołów w Europie, gdzie wierni czuliby się zobowiązani do uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych czy adwentowych. Nie ma takiego obowiązku w prawie kościelnym, a jednak w parafiach to są tłumy ludzi, którzy przychodzą po to, żeby posłuchać nauk rekolekcyjnych, żeby uklęknąć i wyspowiadać się za ten okres połowy roku od ostatnich świąt. Ja z wielkim szacunkiem patrzę na tych ludzi, którzy sami na siebie nakładają obowiązek pracy nad sobą, bo to nie, czasem jest tak, że ten rekolekcjonista jest znacznie głupszy od tych, którzy przyszli go słuchać. Ale to, że oni przyszli, że oni słuchają tej Ewangelii, zanim usłyszą jego wywody, że stoją w tych nieraz kilometrowych kolejkach do konfesjonału, to świadczy o tym, że ci ludzie nie są złymi ludźmi, ale wręcz przeciwnie, że pracują nad sobą, żeby to, co złe w sobie wyeliminować ze swojego postępowania. Także ja jestem pełen szacunku dla tych ludzi. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że mamy... księży, duszpasterzy, nawet biskupów, których nauczanie, tak jak to, o którym pan wspominał dzisiaj, jest wątpliwe, ba, może nawet szkodliwe. Ja dzisiejszemu kościołowi w Polsce zarzucam może mniej szkodliwego nauczania, ale bierność wobec tego zła, które się na naszych oczach dzieje, i myślę, że kiedyś to będzie im wypomniane, że patrzyli bezczynnie, jak zniszczono Trybunał Konstytucyjny, patrzyli bezsilnie i bezczynnie i milcząc na przemoc służb mundurowych wobec kobiet, wobec młodych. To kiedyś się czkawką temu kościołowi odbije. Już się chyba odbija. A proszę księdza, bo jesteśmy strasznie do tyłu z czasem. Dlaczego zatem
kardynał Gulbinowicz, tak, biskup Flaszka Głódź, biskup Janiak, tak, a Henryk Hozer nie, mimo że media dość wielokrotnie opisywały, jak on też krył księdza pedofila. Ale jest pan pewien, że pośród tych, jak to powiedział ksiądz Sowa, kilkunastu postępowań watykańskich przeciwko polskim biskupom nie toczy się takie postępowanie? Być może ani się pan obejrzy, wrócimy do domu i będzie kolejny komunikat. Dlaczego teraz? Dlatego, że adhortacja apostolska ogłoszona przez papieża Franciszka została ogłoszona w 2019 roku na 3 lata, niejako na próbę, i przez te 3 lata ona obowiązuje, czyli można skróconą ścieżką. Ja nie byłem przekonany, że to zadziała, dlatego że oskarżenie przeciwko jakiemukolwiek księdzu, czy jakiemukolwiek, a już zwłaszcza biskupowi, jest cała ta ścieżka odwoławcza, która sprawiła między innymi, że nie udało się naprawdę rozpocząć procesu arcybiskupa Wesołowskiego, ponieważ on miał prawo odwoływać się do kolejnych instancji. Ja też próbowałem się odwołać. On miał fundusze, mnie tych funduszy zabrakło, bo ja w pewnym momencie... On miał fundusz, on mieszkał w Casa del Clero na Via della Scrofa wśród biskupów i kardynałów. No bo pamiętajmy, że również w kościele przysługuje prawo domniemania niewinności. Ale tam kosztuje 300 euro dziennie. No tak, no, chciałbym tyle zarabiać miesięcznie. To nie takie proste. Dobrze, przejdźmy do innego tematu. Jak mówię, strasznie to ciekawe, ale czas jest czasem. 8 kwietnia był Yom HaShoah. 11 kwietnia ksiądz był na stacji Radegast w Łodzi, by oddać hołd 145 tysiącom Żydów wywiezionych do obozów zagłady. W poniedziałek mamy 19 kwietnia rocznicę wybuchu powstania w getcie. Prawie połowa wymordowanych w Europie Żydów przez narodowych socjalistów to byli obywatele polscy. To powinno być na miłość boską święto. Dzień żałoby w Polsce. I czy Polska w wystarczający sposób czci swoich wymordowanych obywateli? Czy Polacy zdają sobie sprawę, że współobywatele, ich współobywatele Rzeczpospolitej byli obiektem zagłady i że to jest potworna zadra w sercu? No oczywiście, że nie. Odpowiedź jest jednoznaczna. Natomiast ja nawet nie wiem, czy obecnie sprawujący władzę zarówno w kraju, jak i w polskim kościele zdają sobie sprawę z takiej prowokacyjności na przykład nominacji byłej premier Beaty Szydło na członka Rady Muzeum w Oświęcimiu. To jest prowokacja. W przeddzień tej rocznicy wybuchu powstania w getcie. Przepięknie to skomentował profesor Stanisław Krajewski, który został powołany i dowiedział się o tym z komunikatu w mediach i złożył rezygnację na znak protestu. Otóż przypomnę tylko, że pani Beata Szydło powiedziała, że dobrzy Polacy przynosili jedzenie i stawiali pod bramą w Auschwitz. To jej babcia. A jej babcia. Powiedziała, że jej babcia przynosiła pożywienie i zostawiała je przed bramą dla więźniów obozu w Auschwitz. Ona chyba nie była nigdy tam przedtem i nie wiedziała, co mówi. Ale tak, nie mogła wiedzieć, co mówi. No, większej bredni, ale to nie pierwsza i nie ostatnia. Myślę, że to jest jeden z tych obszarów w funkcjonowaniu państwa polskiego i w funkcjonowaniu polskiego kościoła, w którym dajemy plamę po prostu. Ja już nie mówię o tym, że nie rozliczyliśmy się z tą przeszłością, która była taka, a nie inna, ale kompromitacja z ustawą o Instytucie Pamięci Narodowej, międzynarodowa kompromitacja, te procesy byłego księdza Międlara albo pana Rybaka, antysemitów czystej albo brudnej wody, wystąpienia pana Michalkiewicza i innych, to wszystko pokazuje, że, może nawet nie pokazuje, że idziemy w złym kierunku, tylko że my nie próbujemy pójść w tym dobrym kierunku.
I ja stawiam jako przykład z jednej strony Jana Pawła II i jego wizytę w synagodze rzymskiej i jego wizytę na Umschlagplatz w Warszawie. I stawiam to jako przykład, jak nie potrafiliśmy podjąć tego dziedzictwa. Otóż na Umschlagplatz w Warszawie, gdzie papież modlił się za naród żydowski i za tych, którzy kiedyś byli i zostali zamordowani z tego powodu, że byli Żydami i dzisiaj tworzą ten naród. Otóż się okazuje, że na Umschlagplatz w Warszawie w rocznicę tamtej sławnej wizyty i tej wypowiedzi nie poszedł żaden polski biskup. Żaden warszawski biskup się tam nie udaje. Wtedy się powołuje właśnie na nauczanie Jana Pawła II, który powiedział, że to jest grzech śmiertelny, antysemityzm jest grzechem śmiertelnym. I co? Ale są inni, którzy wiedzą lepiej, prawda? Proszę księdza, Stolica Apostolska, chyba 2 dni temu, dokładnie Kongregacja Edukacji Chrześcijańskiej uznała, że poznanie judaizmu stanowi integralną część chrześcijańskiej wiary i chrześcijańskiej teologii. Dialog z judaizmem jest jednym z aspektów życia chrześcijańskiego. A przecież ksiądz za znacznie mniejsze rzeczy został suspendowany na dobrą sprawę przez arcybiskupa Hozera, który dopytywał o szczegóły księdza anatomii nawet w którymś momencie. Jak Kościół Polski zamierza przyjąć tę dyrektywę Kongregacji Edukacji Katolickiej? Jak zamierza się do niej dostosować? Znaczy postawi ją na półce, tak jak wiele innych dyrektyw, które do tej pory do nas docierały. Szkoda, bo uważam, że był taki moment, to był 2001 rok, kiedy jak gdyby dotknęliśmy tej takiej no bolesnej rany, mówię o Jedwabnym i o odkryciu tej prawdy, wobec której świętej pamięci prymas Józef Glemp powiedział: nie wiedziałem o tym, ale skoro tak było, to trzeba się z tym zmierzyć, trzeba stanąć w prawdzie, trzeba przeprosić. No i to słynne nabożeństwo w Kościele Wszystkich Świętych, w którym uczestniczyło kilkudziesięciu polskich biskupów. Zdawało się, że to jest krok w tym dobrym kierunku i wystarczyło tym szlakiem podążyć. No ale się okazało, że już do Jedwabnego 10 lipca 2001 roku nie pojechał ani ksiądz prymas, ani biskup Gądecki, obecny przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, mimo że był wtedy w episkopacie odpowiedzialny za dialog z judaizmem. Otóż dopóki nam tego brakuje, dopóki nie ma przewodników, którzy by tym ludziom pokazali, że to jest droga bezpieczna, jeżeli biskup idzie tą drogą, to może za tym biskupem pójść w ślad miejscowy proboszcz. A jeśli idzie miejscowy proboszcz, to przyłączą się najpierw najodważniejsi, a potem pozostali parafianie. Parafianom potrzebny jest ktoś, kto daje przykład takiej niewymuszonej, nieostentacyjnej, ale wierności prawdzie. To porozmawiajmy w takim razie o wierności prawdzie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego wykładowca profesor Gus właśnie niedawno zostało ostatecznie umorzone postępowanie dyscyplinarne za jego wypowiedź o mordach rytualnych Żydów, bo były prawomocne wyroki. Tak się w 2018 roku wypowiedział. No i pozwoli ksiądz, zacytuję. Czytamy, że ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus nie popełnił czynu uchybiającego obowiązkom nauczyciela akademickiego ani godności zawodu nauczyciela akademickiego. Komisja nie uznała, że w swoich wykładach poza terenem uczelni kogokolwiek obraził i czy znieważył, a tym samym nie przyniósł ujmy wykonywanemu zawodowi. Tak mówi rzeczniczka KUL. No i jak ksiądz się do tego, co się dzieje? Dlaczego z KUL-u wychodzą zastępy antysemitów i profesorowie nawet coś takiego potrafią głosić, a KUL przechodzi nad tym do porządku dzielnego? KUL, który wydał na przykład encyklopedię religijną, w którym o judaizmie są napisane rzeczy wspaniałe, no dobre, które powinny być obowiązkową lekturą. Zgadza się. Ja postawię bardzo kontrowersyjną w naszym kraju, trudną i aktualną tezę,
że skoro polski parlament ogłosił rok 2021 rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego, skoro bardzo możliwe, że w tym roku doczekamy ogłoszenia kardynała Stefana Wyszyńskiego błogosławionym Kościoła katolickiego, to może warto byłoby w imię prawdy, w imię tego trudnego dziedzictwa rozpocząć badania nad stosunkiem kardynała Stefana Wyszyńskiego do społeczności żydowskiej, do faktu Holokaustu, do faktu 1968 roku, tak. Do faktu pogromu kieleckiego. Pan wspomina wypowiedź jednego z profesorów KUL-u, a ja natychmiast przypomina mi się wypowiedź wtedy jeszcze biskupa lubelskiego do delegacji żydowskiej, która prosiła o wystosowanie odezwy do wiernych w związku z pogromem kieleckim. I wtedy właśnie wtedy biskup lubelski Stefan Wyszyński powiedział, że no, sprawa mordów rytualnych nie została jeszcze do końca wyjaśniona. Ksiądz no, Gus czerpie z tamtego właśnie dziedzictwa. Dojść do Ateneum Kapłańskiego za chwilę, ale teraz... Ateneum właśnie... Kapłańskie to jest trudniejsza sprawa, bo tak. To jest sprawa przedwojenna. Tak, tak. Natomiast kładzie się cieniem na ale postać. Reakcja na wymordowanie bezbronnych mieszkańców kamienicy na Plantach w Kielcach właściwie... No, wymagała takiej postawy, jaką zaprezentował biskup Kubina, częstochowski biskup, który jako jedyny potrafił nazwać rzeczy po imieniu, że tak po prostu się nie godzi, że my chrześcijanie, my ludzie nie możemy się w taki sposób zachowywać. Otóż wtedy według mnie biskup Wyszyński nie sprostał temu wyzwaniu i nie wygląda na to, żeby w kolejnych latach próbował przynajmniej ten błąd naprawić. No to poruszmy jeszcze w takim razie Ateneum Kapłańskie. Cytuję, trudno nie przyznać słuszności twierdzeniom Hitlera, że Żyd pozostał obcym ciałem w organizmie, tak się wtedy pisało, narodów europejskich, głosząc idee wywrotowe, stając na czele ruchu komunistycznego, szerząc w literaturze hasła niemoralne, Żyd zwalcza obcą jego psychice kulturę, wyrosłą na podłożu chrześcijaństwa. Ateneum Kapłańskie z 1938 roku. To nie napisał oczywiście ksiądz Stefan Wyszyński wtedy, ale on był redaktorem naczelnym. To napisał ksiądz Józef Pastuszka, który był potem wykładowcą KUL-u, cenionym zresztą. No, takich cytatów za ten rasizm kryje w sobie pewne zdrowe myśli, które dotychczas znane były tylko w szczupłym gronie lekarzy i biologów. Dziś przyszedł czas na ich rehabilitację. To też Ateneum Kapłańskie pod redakcją Stefana Wyszyńskiego. Witold Gronkowski w tymże Ateneum Kapłańskim w 1934. Żydzi ochrzczeni nie przestają być członkami narodu żydowskiego i rasy żydowskiej, bowiem liczą się nie względy religijne, lecz uczucia patriotyczne, stosunek do państwa, zaś sakrament nie jest zdolny przekształcić krwi, koloru skóry, cech rasowych tego osobnika, który przyjmuje. Mały dziennik świętego Maksymiliana Kolbe był absolutnie antysemickim czasopismem. Pro Christo było bardzo antysemickim czasopismem. Prymas Chląd, poprzednik, prawda, jeden z poprzedników kardynała Wyszyńskiego, po pogromie w przetyku napisał, wpływ żydowski na obyczajność jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię. Prawdą jest, że Żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy, prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem religijnym, etycznym, ujemny i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest konstans polskiego kościoła, ten głęboki antysemityzm, który dzisiaj się przejawia między innymi właśnie w wypowiedziach księdza Guza? Na pewno przejęliśmy z okresu międzywojennego, a właściwie nawet wcześniej z czasów zaborów,
głęboko zakorzenioną niechęć do społeczności żydowskiej. Ona była różna w różnych... Wynieśliśmy kto? My Kościół czy my Polacy? W tym przypadku powiem my Kościół. I ten Kościół był z całą pewnością w wielu miejscach takim ogniskiem zapalnym, łącznie z tym pogromem warszawskim w 40 roku, kiedy to w okresie świąt Wielkiej Nocy motłoch warszawski bez jakiejkolwiek reakcji duchowieństwa za przyzwoleniem okupacyjnych władz tłukł szyby, bił Żydów na nalewkach. To się działo już w okupowanej Warszawie w pierwszą Wielkanoc czasu okupacji. Natomiast ja, jeżeli chodzi o okres przedwojenny, mam większą wyrozumiałość, ponieważ nie wydarzyło się to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej i ten pogrom, ten holokaust ludności żydowskiej bardzo wielu ludziom związanym z Kościołem, Kosak-Szczucka czy Dobraczyński, oni wtedy uświadomili sobie, że w takiej sytuacji nie można milczeć. Ja jestem z Chotomowa, gdzie Jan Dobraczyński przywoził dzieci żydowskie z warszawskiego getta do sióstr służebniczek, żeby tam je przechowały. Znam między innymi niektóre osoby, które właśnie tam w tym zakładzie ufundowanym dla sierot przez papieża po I wojnie światowej zostały ocalone przed zagładą. Natomiast nie mogę jakoś ani znaleźć w dokumentach, ani zaakceptować milczenia biskupa lubelskiego, który wiedział już, że Niemcy dokonali właśnie na terenie jego diecezji największej akcji rozstrzeliwań w okresie II wojny światowej, kiedy w ramach akcji Dożynki w Poniatowej Trawnikach i właśnie na Majdanku wymordowali 45 tysięcy Żydów tylko dlatego, że byli Żydami. W ciągu 2 dni zostali zamordowani tylko dlatego, że byli Żydami. Jest biskup lubelski i w jego zapiskach tego okresu nie mamy na ten temat ani jednego słowa, ani jednej wzmianki. To jeszcze jeden cytat, proszę księdza. Adolf Hitler powiedział 26 kwietnia 1933 roku: Kościół katolicki przez 15 stuleci traktował Żydów jak szkodników, zamykał ich w gettach i tak dalej, ponieważ zorientowano się, czym są Żydzi. Ja odwołuję się do tych 15 stuleci Kościoła katolickiego. Jest mi strasznie przykro, strasznie żal, że jestem jakimś spadkobiercą tamtej historii, ale proszę mi wierzyć, wierzę, że w tym kościele, który został założony przez Żyda Jezusa, urodzonego z matki Żydówki, którego apostołowie i pierwsi uczniowie byli w 100% Żydami, że ja jestem cząstką tego kościoła i choć mi wstyd i żal i jestem czasami nawet zdruzgotany, jak widzę albo słyszę cytowane wypowiedzi papieży, biskupów, księży, choćby nawet z publikacji dotyczących właśnie pogromów w Wąsoszu, w Szczuczynie, jak się miejscowi księża zachowali czy wypowiadali na ten temat, to jednocześnie mówię, to jest mój kościół i to jest kościół, w którym Jan Paweł II o polskiej ziemi, w którą wsiąkła żydowska krew, mówi, ta ziemia stała się relikwią z tego powodu. Nie z powodu tego, że tutaj jacyś katolicy, chrześcijanie, prawosławni byli mordowani za czasów Andrzeja Boboli. To też jest ważne, ale on mówi, tych ludzi mordowano tylko dlatego, że byli Żydami. Ta ziemia stała się relikwią. Obyśmy to uszanowali po prostu.
Obyśmy. Ksiądz Gus powiedział też, że ekologia to odmiana zielonego nazizmu. Czy zatem papież, autor encykliki Laudato Si, jest zdaniem księdza Guza też nazistą, tak? Bo... Można byłoby spytać księdza Guza. Myślę, że znając go prawdopodobnie przy kamerze by nie odpowiedział panu na to pytanie, ale myślę, że myśli podobnie. Mm. A czy ksiądz Guz i jemu podobni zdają sobie sprawę, czym jest nazizm? Nazizm to jest niemiecki skrót od narodowy socjalizm, czyli coś, co jest w tej chwili w Polsce realizowane ustrojowo. Można powiedzieć. Narodowy socjalizm, nic innego. No pan to nazwał, ja już nie będę tego komentował. Dobrze. Nie dalej niż parę dni temu, wczoraj czy przedwczoraj, arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński, odebrał nagrodę przyznaną przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego KULU właśnie. No a arcybiskup Dzięga jest tym, który roztoczył parasol ochronny nad osławionym księdzem Andrzejem Dymerem, który miał wykorzystywać seksualnie dzieci. Jak ksiądz może takie wydarzenie skomentować? Czy to nie jest obelga, policzek pod adresem opinii publicznej? Panie redaktorze, ja powiem tak, że zaczęliśmy od tego w naszej rozmowie. Ja mam nadzieję, że w bardzo przewidywalnej przyszłości obaj wysłuchamy komunikatu Nuncjatury Apostolskiej dotyczącej biskupa Dzięgi. I myślę, że to jest komunikat, który jest łatwy do przewidzenia. No i tak jak napisał Terlikowski, to co wtedy? Znaczy się dadzą mu drugą nagrodę, czy odbiorą tę? Jeżeli nie, komunikat będzie taki, ja myślę, że jaki powinien być. Decyzja papieża, a raczej metropolity, który dokonuje gdyby tego osądu, tej oceny tej sprawy, położy się cieniem na wszystkie inne decyzje dotyczące biskupa Dzięgi. To znaczy niech się wtedy KUL cały albo ta komisja prawna wstydzi, że nagrodziła człowieka, który teraz jest, no właśnie na przykład, wezwany do tego, żeby się wyniósł ze swojej diecezji, że nie ma prawa uczestniczyć tam w żadnych uroczystościach ani kościelnych, ani świeckich. No to jest ważne. Ja myślę, że dla tych ludzi, i tutaj pewnie wiele osób będzie się ze mną, nie będzie się ze mną zgadzało, że dla tych ludzi to jest publiczna kompromitacja, to znaczy oni zostali publicznie uznani za przestępców, za ludzi, którzy szkodzili Kościołowi. I nawet gdyby była taka decyzja pozbawiona jakiejkolwiek sankcji, nawet symbolicznej, nazwanie, że ciążą na nim zarzuty niedopełnienia obowiązków w stosunku do osób, które były krzywdzicielami albo w stosunku do ofiar tych duchownych, którzy ich skrzywdzili, no to już jest po prostu taki policzek, z którego nie da się później oczyścić. Już zostanie do końca życia. Wydaje się, że mają policzki z żelaza, a ta uroczystość, podczas której arcybiskupowi Dziędze wręczono tę nagrodę, nosiła, była przy okazji konferencji naukowej, która miała hasło posłannictwo Kościoła względem narodu. Pomijając już dziwoląg, że posłannictwo względem to jakoś nie bardzo się składa, ale na miłość boską, czy katolicy polscy zdają sobie sprawę, że katolik, katolikos, to znaczy powszechny, a nie narodowy. Jakie ma umocowanie w Ewangeliach fakt, że Kościół może być narodowy, a nie powszechny? No ja, KUL szerzy jakąś ideę Kościoła narodowego, ale to chyba raczej się z katolicyzmem nie bardzo. Znaczy, ja bym bardzo chciał, żeby Kościół służył narodowi przez to, że będzie tę tkankę narodową kształtował no właśnie na gruncie Ewangelii, że będzie to wszystko, co jest z Ewangelią niezgodne, z tych naszych codziennych zachowań, ocen, wystąpień starał się rugować. No, no tak nie jest. Ja pamiętam bardzo dobre lata, ale to było dawno, kiedy listy rektorów KUL-u czytane we wszystkich kościołach naprawdę wnosiły do tych parafii wiele treści
I nieraz było tak, że w tej parafii no, kazania były nie na najwyższym poziomie, ale jak przychodziły święta i przychodził list rektora Kulu, to tam była i teologia, i praktyka duszpasterska, i tam były wezwania do jakiejś no, głębszej refleksji i przemiany na lepsze. No, dzisiaj niestety o tych listach tak nie powiem. Jasna Góra jest symbolem polskiego katolicyzmu, ale ostatnio się kojarzy ze zlotami nazistów. Jasna Góra sama się chwali na swoich stronach właśnie wizytą głównego architekta Holokaustu Heinricha Himmlera, Hansa Franka. Co się dzieje? Czy to wchodzi też w ogólny obraz polskiego katolicyzmu? Ja bym tego ostatniego historycznego wspomnienia nie akcentował. Dlaczego? Dlatego, że znaczy, tak jak pan powiedział, katolicki to znaczy powszechny, czyli otwarty dla wszystkich. I jeżeli Polska była okupowana i na teren kościoła tego czy innego, nawet na teren sanktuarium przyjeżdża przedstawiciel władz okupacyjnych, to no, trudno jest zamknąć drzwi przed takim człowiekiem. Wiemy również, że niektórzy z tych żołnierzy Wehrmachtu, którzy uczestniczyli w liturgiach w miejscowych kościołach, okazywali się być później naprawdę ludzcy wobec różnych przejawów. Ja pamiętam właśnie opowieści moich parafian tam w Związku Radzieckim na terenie Białorusi, kiedy oni mi opowiadali, jak przychodzili się skarżyć do komendanta gestapo, który mieszkał na terenie plebanii, na litewskich policjantów, którzy byli no, nieludzcy wobec miejscowej ludności. To nie jest takie proste. Ja uważam, że pamiętam jeszcze opowieści mojego proboszcza nieżyjącego już od dawna, który opowiadał o tym, jak odprawiał mszę świętą dla Niemców w Oflagu, dla jeńców polskich i dla obsługi niemieckiej. I jak śpiewali Cichą Noc, jedni po niemiecku, drudzy po polsku. I mówił, że po tygodniu całą tę obsługę przeniesiono do innego obozu, bo nagle sobie uświadomili, że jest między nimi ta wyższa więź niż tylko... No tak, ale ja bym nie chciał, żeby to wybrzmiało jako jakieś, nie wiem, gloryfikacja czy podkreślanie humanitarnych aspektów no tak, ale... Himmlera czy Hansa Franka. Znaczy ja uważam, że mają Paulini i ma Jasna Góra wystarczająco dużo za uszami w czasach nam współczesnych, żeby tego rodzaju epizodów historycznych im specjalnie nie wypominać, bo trudno mówić o gloryfikacji wtedy. Ja te epizody współczesne właśnie dopytuję. No współczesne... No uważam, że... Dlaczego episkopat nie reaguje na to, że tam się odbywają sabaty nazistów? No? Znaczy episkopat, zresztą nie tylko w naszym kraju, episkopat ma bardzo ograniczoną władzę nad jakimkolwiek biskupem wchodzącym w skład. Ale co, niepokoju moralnego, tak jak szczepionki, nie wzbudza obecność ewidentnych faszystów pewnie na Jasnej Górze hajlujących? Jestem prawie pewien, panie redaktorze, że gdyby wstał z grobu biskup częstochowski Kubina, to by na to jednoznacznie zareagował. A ponieważ nie ma pośród żywych biskupa Kubiny i nie doczekał się następcy myślącego i czującego podobnie jak on, no to niestety miejscowy biskup nie reaguje, a zakon to jest niestety też taka zasada w Kościele, że zakon podlega papieżowi, ma swojego generała i podlega papieżowi. Można byłoby zwrócić uwagę i pewnie wszyscy czekamy, że po tym jak Komisja Episkopatu do spraw troski o Radio Maryja i telewizję Trwam straciła swojego promotora w osobie
arcybiskupa Sławoja Leszka, że być może przyjdzie taki moment, że w ramach episkopatu usłyszymy słowa upomnienia dla ojca dyrektora i całej ekipy jego, oby było to jak najszybciej. A jak nie doczekamy, to znaczy się, że jeszcze się taki nie pojawił odważny, mądry, przewidujący, że to jest po prostu i społeczeństwu naszemu, i Kościołowi w Polsce bardzo potrzebne. Jak istotny z punktu widzenia finansowego jest Tadeusz Rydzyk dla polskiego Kościoła? Nie ma takiego związku, jestem pewien. Otóż on tylko bierze pieniądze, a nie wypłaca. Dawno temu, jak tylko zaczynał funkcjonować ojciec Tadeusz i zaczynał kłaść podwaliny pod swoje imperium, pamiętam biskupów, którzy mówili, że żeby go nie wpuszczać na teren parafii, bo biskupi nie zgadzają się na jego ponad diecezjalne zbiórki i organizacje jakichś imprez. Potem to się jakoś wyciszyło. Ojciec Tadeusz właściwie jest ojcem Tadeuszem na całą Polskę i na niektóre kraje ościenne. I ja myślę, że to się bardzo powoli, ale kończy. Te miliony, które dofinansowują ojca Tadeusza i jego dzieła ze strony rządu. Z moich podatków. Tak, zgadza się, ja to wszystko wiem, ale proszę pamiętać również o tym, że jeszcze w miarę wolnych wyborach Polacy oddali władzę no, takiemu rządowi, który daje pieniądze z podatków. 38% Polaków. No. Zgadza się, no, 38% to nie jest mało. To nie jest mało, ale to nie jest mimo wszystko większość Polaków. Bardzo bym chciał, żeby większość Polaków odsunęła ten rząd od władzy i powierzyła naprawę Rzeczpospolitej ekipie, która będzie bardziej godna zaufania. Tak, a jeśli chodzi o walory etyczne opozycji i obozu rządowego w tej chwili? No, zachłanność, chciwość, pazerność nie tylko przedstawicieli obozu rządzącego, ale również ich rodzin, pociotków, kuzynów, znajomych jest, no jest już chyba przekraczające jakiekolwiek granice. Także te ośmiorniczki i ten zegarek. Ale dopóki się dzielą, to mogą kraść. Nie ma takiego przyzwolenia. Pan ironizuje, ale mamy świadomość tego, że znaczy mnie jedno dziwi, że mając no, jasne dowody tego rodzaju malwersacji, prezes Kaczyński no, choćby jednej z tych szarych person nie rzucił na pożarcie ludowi. Prezes Kaczyński mniej niż 10 lat temu ostro krytykował księdza Rydzyka i jego imperium. W tej chwili to jest najbliższy przyjaciel i człowiek, któremu autoryzuje przelewy z publicznej kasy, ponieważ jest to partner koalicyjny. Zgadza się. No, ja to dostrzegam, ale mam nadzieję, że... Którego jak to się jego szwagierce mówił czarownica. A pamięta pan na pewno, że nie wiem jak pan, ale ja myślałem, że Imperium Sowieckie długo jeszcze nie upadnie, a jeśli upadnie, to bardzo wielu ludzi pogrąży w rozpaczy, ponieważ będzie to... To zły przykład, proszę księdza, bo Imperium Sowieckie czy Rosyjskie, ilekroć upada, to się nagle od razu silniejsze niż było przedtem, co zaprzecza wszelkiej logice i wszystkim prawom fizyki i tak dalej, więc boję się, że to może no, ale gdyby... par analogiam dotyczyć również tego imperium. Gdyby nie upadło tak, jak upadło, to nie bylibyśmy my, Polacy, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Uważam, że jednak niezależne Czechy, Słowacja, Polska, Rumunia, Bułgaria, niezależne od tego Molocha, jaki tam był, myślę, że również niezależność państw przybałtyckich, Ukrainy, to jest jednak efekt, któremu trudno zaprzeczyć. To jednak jest, nawet jeżeli się odradza, nawet jeżeli ten niedźwiedź się podnosi, to miejmy nadzieję, że te osiągnięcia tamtego upadku będą trwałe, mówię, w naszym kraju na przykład.
miejmy nadzieję, no ale ostatni rozwój sytuacji na granicy, na przykład ukraińskiej, nie jest zbyt uspokajający. To teraz kolejne pytanie, jakby to powiedzieć, ksiądz zapewne czytał, a przynajmniej słyszał o książce Federica Martella pod tytułem Sodoma, dotyczącej no właściwie jednego z aspektów, to znaczy homoseksualizmu, lobby homoseksualnego w Watykanie. Frederic Martel, który zna się na rzeczy, mówi, że 80% watykańskich księży to są homoseksualiści. Mnie się wydawało, że to było jakieś 30-40%, kiedy tam obserwowałem, zresztą zupełnie nie zagłębiając się w tę tematykę, no ale on się lepiej zna na rzeczy. A według księdza obserwacji, jak dalece to jest schronisko kler? Nie będę wypowiadał się jako ekspert, bo przyznam szczerze, że czytając tę książkę Marcela, Nie dałem się jej pociągnąć. To znaczy bardzo wiele faktów było dla mnie ciekawych, interesujących, odkrywczych. Natomiast ma ten człowiek taką umiejętność dostrzegania wszystkiego, nawet w tym, jak są ułożone długopisy na biurku albo książki na półce. No tak, to bardzo irytujące. Znaczy, wydaje się, że to jest taka, to co pan powiedział, pan mówi, że może 30%, on mówi 70%. Jedna i druga liczba jest właściwie wzięta... No to Watykan, ale poza Watykanem. W Watykanie rzeczywiście sytuacja jest dość specyficzna, bo bardzo często do Watykanu trafiają ci, których nie można już znieść na miejscu, prawda, w danym kraju czy w danej diecezji. Niekoniecznie. Myślę, że tam bardzo wiele osób trafia takich, które są wybitnymi osobami. Właśnie dlatego tam trafiają. Bardzo wiele nie, ale trafiają tam. Trafiają się, ale no to się bardzo gwałtownie zmienia w ostatnich, powiedzmy sobie, 8 latach. To znaczy za tego pontyfikatu. Nie dał sobie z tym rady Benedykt XVI, no a i Franciszek, że tak się wyrażę, jeszcze nie może zatknąć sztandaru zwycięstwa nad kurią. Ja myślę, że on chyba nawet nie stawia sobie takiego celu, żeby... O nie, no po to został powołany. Konklawę wybrało i tak jak Janowi Pawłowi II dało zadanie odzyskanie wiernych zza żelaznej kurtyny, tak temu zreformowanie dogłębne kurii rzymskiej i urzędów. Nie, ja myślę, że jest tym Alter Christus, czyli takim pasterzem dla tego zróżnicowanego kościoła i myślę, że udaje mu się odzyskiwać autorytet taki właśnie moralny pośród ludzi, którzy nawet do kościoła nie należą. Jego zachowania właściwie od pierwszego wieczoru, kiedy został ogłoszony jako wybrany, a potem kiedy w pierwszy wielki czwartek jego pontyfikatu udał się do więzienia, żeby obmyć nogi nie katolikom, po prostu więźniom, to myślę, że dla bardzo wielu, również nas, którzy jesteśmy katolikami no, z pokolenia na pokolenie, to jednak to był znak, że mamy do czynienia z prorokiem, z człowiekiem, który być może popełni nie jeden błąd, tak jak popełniał błędy Jan Paweł II, Benedykt XVI, tak i Franciszek, ale mamy do czynienia z zupełnie innym człowiekiem, bo to jest człowiek, który potrafi do własnych błędów publicznie się przyznać i za nie przeprosić. Dobrze, proszę księdza, ale wyszliśmy od tematu właśnie homoseksualizmu w Kościele. Czy to jest poważny problem dla Kościoła, czy to żaden problem? Ja myślę, że to nie jest wielki problem. Ja myślę, że to nie jest wielki problem. Jestem odmiennego zdania, że wszelkie zło... zarówno w społeczeństwie, jak i w Kościele, związane jest z preferencjami seksualnymi. To nie jest według mnie dobry kierunek. To nie jest dobry kierunek, no ale jednocześnie Kościół, przynajmniej Kościół Polski, niezwykle ostro atakuje tak zwaną ideologię gender, niezwykle ostro atakuje tak zwane LGBT, a jednocześnie w szeregach Kościoła to L, to przynajmniej... Tak, rozumiem. Natomiast... Panie redaktorze, ja myślę, że... To G przynajmniej jest dość powszechnie obecne. Ja myślę, że... No, trudno mi jest powiedzieć, ja przeszedłem 6 lat seminarium warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu. Było nas
wtedy coś ponad 300, chyba 40 czy 350. Tłum był przeogromny i ja pochodzę z niewielkiej miejscowości pod Warszawą. O gejach czy o lesbijkach usłyszałem znacznie później, niż byłem wyświęcony na księdza, i z żadnymi przejawami tego rodzaju zachowań, postaw, a już tym bardziej lobby, nie dane mi było się spotkać. Słyszałem później o przypadkach skrzywdzenia tego czy innego księdza przez ludzi, no, którzy nie tylko no, reprezentowali tę opcję preferencji seksualnych, ale również wykorzystywali władzę, jaką mieli nad wikariuszem czy nad klerykami, którzy byli na praktykach. Ale to były naprawdę pojedyncze przypadki i uważam, że są w takich sytuacjach jednoznaczne powody do tego, żeby taką osobę postawić przed sądem i skazać właśnie za formę gwałtu czy za formę... Właśnie. Jednym z większych osiągnięć papieża Franciszka będzie to, że Kościół przestanie być nazywany klubem bezkarnego pedofila. Myślę, że tak. To też jest jakaś zasługa. To wielka zasługa, wydaje mi się, ogromna. Ja myślę, że... Znaczy, Kościół w Polsce bierze dzisiaj mocne frycowe za to, że tym problemem właściwie do tej pory się porządnie nie zajął. I proszę zwrócić uwagę, że rozliczamy dzisiaj w większości przypadki sprzed kilkudziesięciu lat, sprzed 30 lat, sprzed 40 lat. W bardzo wielu przypadkach okazuje się, że sprawy się niestety przedawniły. Albo sprawcy nie żyją. Otóż ja myślę, że dzisiaj mamy jednym z sukcesów, między innymi tej rewolucji multimedialnej, jest to, że tego rodzaju przypadki mają ogromną szansę być ujawnione, jeśli nie natychmiast, to chwilę po. I szansa na przedawnienie przypadków aktualnych jest według mnie bliska zeru. Natomiast odzywają się, i też to rozumiem, odzywają się skrzywdzeni 30 lat temu czy 40 lat temu. Oni też mają prawo być wysłuchani. Natomiast no, szansa na postawienie przed wymiarem sprawiedliwości i ukaranie adekwatną karą jest w państwie żadna. Natomiast w Kościele istnieje taka możliwość właśnie od czasów Franciszka i uważam, że z tej możliwości polscy biskupi korzystają bardzo skromnie. O tak. Ksiądz powinien jednak trafić do dyplomacji watykańskiej, bardzo mi się ksiądz przydał. Proszę księdza, już kończymy, ale jeszcze parę pytań muszę zadać. W Polsce dość gwałtownie spada liczba wiernych Kościoła katolickiego, zwłaszcza wśród młodzieży, ostatnio wśród kobiet daje się ten trend niezwykle wyraźnie zaobserwować. Kto jest temu winny? Znaczy, ja... Polemizowałbym z tezą, że ten spadek jest bardzo gwałtowny. Porównuję liczby publikowane na przykład przez Kościół katolicki, wspólnoty protestanckie w Niemczech. O ile pamiętam, w roku 2019 to było coś w granicach 300 tysięcy wiernych, którzy z jednej i z drugiej, znaczy z jednej wspólnoty około 300 tysięcy i z drugiej około 300 tysięcy wystąpiło w ciągu jednego roku. I inne lata są porównywalne. Otóż jeżeli w zeszłym roku, te statystyki są w Kościele polskim niepełne, ale jeżeli to było kilka tysięcy, to było wszystko. I myślę, że jeśli to się będzie
No ale apostazja w Niemczech to jest formalność taka. Apostazja w Polsce to w dalszym ciągu jest droga przez mękę. To ktoś musi się zdecydować, żeby poświęcić czas, nerwy, zdrowie psychiczne po to, żeby takiego aktu dokonać i tylko w celach demonstracyjnych. Panie redaktorze, odchodzenie jest ciche w Polsce. Panie redaktorze, jeżeli ktoś chce odejść cicho, to taką możliwość ma. Nie musi się zapisywać do licznika apostazji, nie musi zgłaszać dokumentu do swojej kancelarii parafialnej. Natomiast ja porównuję dane statystyczne dotyczące młodych ludzi, czyli w roku 2019 99,3% narodzonych w tym roku dzieci zostało ochrzczonych. Czyli decyzję o tym, żeby dziecko zostało ochrzczone, podjęli rodzice, którzy mają lat 20 kilka, około 30. A więc młodzi ludzie w 2019 roku w swojej przeważającej części, ponad 99%, zdecydowali się, że jednak z tym kościołem chcą się... Ale wyobraża sobie ksiądz małżeństwo młode na wsi, czy w małym miasteczku, które nie chrzci swojego dziecka, jakie było reakcje. Ale proszę pamiętać, że jednak większość Polaków mieszka również w dużych miastach, w średnich miastach. No i ja nie powiedziałem, że 99% mieszkańców wsi. Ja powiedziałem 99%, bo te mamy... Te dane są publikowane, czyli ile dzieci się urodziło w ciągu jednego roku i ile zostało ochrzczonych, bo jeden i drugi instytut te dane publikuje. Znaczy innymi słowy, te alarmistyczne tytuły z mediów one nie... są alarmistyczne, one są podkręcone, co wcale nie znaczy, że nie mamy problemu. Ja ten problem dostrzegam, ale to nie spędza snu. Nie chciałbym, żeby pan redaktor tak to zrozumiał. Ja uważam, że mamy problem, ponieważ... Raczej bardzo wielu daje antyświadectwo niż świadectwo tego, czym Kościół może i powinien być. Bardzo wielu młodych ludzi decyduje się z tym Kościołem zerwać albo ograniczyć swoje kontakty. Nie jest to jeszcze zjawisko masowe. Jest ono znaczące, zauważalne. Zauważają to nawet już ostatnio biskupi. Natomiast mamy statystycznie ogromny problem z racji na pandemię, dlatego że te dane są zafałszowane. Na przykład w zeszłym roku nie było tego corocznego liczenia wiernych, więc... No tak, tak, ale są różnego rodzaju ankiety opinii publicznej, na wycinkowych fragmentach populacji. Tak, to jest tak, że bardzo fajnie można było porównać te dane, kiedy to liczenie pokazywało, że wiernych w kościele jest tam 36 z kawałkiem procenta. Mówię o Dominikantes w tą jedną z niedziel października czy listopada. Natomiast w tym samym czasie badania CBOS-u czy OBOP-u mówiły, że wierni deklarują, że chodzą w każdą niedzielę i to było w granicach 47%, więc to może być tak, że te końcówki się wyraźnie nie zgadzają i nie chodzi o to, żeby kwestionować któreś z nich, tylko jednak wyniki badań sondażowych często odbiegają od tych realiów, które są również na naszą korzyść, czyli ktoś chodzi rzadziej, a jednak deklaruje, że chodzi często, raczej w tę stronę się deklarujemy. Okej, no to w takim razie ostatnie pytanie już z gatunku zupełnie lekkich, bo rzeczywiście zarzuciłem księdza problemami, też postąpiłem jak dziennikarz, to znaczy wykazywałem tutaj wszystkie jakieś, delikatnie mówiąc, polemiczne aspekty działalności współczesnego i nie tylko współczesnego kościoła. Ksiądz skończył technikum gastronomiczne. Czy Poznańskiej ksiądz, w Warszawie. No właśnie, czy ksiądz dalej coś gotuje? Lubi ksiądz gotować? Odkryłem albo też usłyszałem głos powołania tuż przed maturą. Wszystko przewróciło w moim życiu. Mianowicie ja skończyłem zasadniczą szkołę zawodową, gastronomiczną, a potem poszedłem do technikum tylko po to, żeby zdobyć papiery,
żeby można było jakąś działalność otworzyć, właśnie gastronomiczną, ale rok przed maturą no właśnie zajaśniała ta myśl, że może bym poszedł jednak do seminarium. I ciach, potem koniec już, więcej żadnych garnków, żadnego gotowania? Jeszcze potrafię jakieś tam drobne... Co na przykład jest księdza specjalnością? Spaghetti alla carbonara na przykład zrobić sobie na kolację albo... No to albo... tutaj bym księdza chętnie przepytał, co tam ksiądz pakuje. Natomiast chodzi o to, że tak naprawdę nie ma czasu, tym bardziej, że teraz pełnię posługę w Łodzi, a mieszkam w domu rodzinnym pod Warszawą, przez co... No jest dosyć trudno, jeżeli chodzi o te przejazdy, ale mam wspaniałą, może nie pracę, to źle brzmi, ale posługę, bo oprócz tego, że jestem w parafii, to jestem również kapelanem w zakładzie karnym i przyznam, którym? Zakład karny numer 2 na Kraszewskiego i to jest... To daje mi ogromne doświadczenie i również w tej dziedzinie, o której pan pytał, mianowicie mogę zadać kłam na przykład, jeśli któryś z dziennikarzy mówi, że duchowni są bezkarni, bo w tym zakładzie między innymi siedzą właśnie księża pedofile. Więc jeżeli tylko ofiary zdecydują się zeznawać, jeżeli zgłoszą sprawę w odpowiednim czasie, to sprawiedliwość takiego przestępcę dosięgnie i dlatego zachęcam nawet w tym programie, żeby jeśli zostałeś czy zostałaś skrzywdzona przez kogokolwiek, a zwłaszcza przez duchownego, bo mówimy tutaj z tej perspektywy, to należy to zgłosić na policję, do prokuratury, niech to ramię sprawiedliwości taką osobę krzywdzącą dosięgnie. Bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję również Państwu za cierpliwość. Ta godzina z Jackiem jakoś niezwykle elastyczna się robi ostatnio, ale mam nadzieję, że to, co powiedział ksiądz Wojciech Michał Lemański, zainteresowało Państwa. To są rzeczywiście chyba problemy, które dotyczą każdego z nas i ksiądz rzucił dzisiaj na wiele z tych problemów nowe światło, nową perspektywę. I myślę, że summa summarum to była perspektywa dość optymistyczna. Miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście będzie, bo trochę prognozowaliśmy przyszłość. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.